Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Powszechnie przyjęło się, że Thor jest tylko bogiem gromu. Duża w tym zasługa, w cudzysłowie oczywiście, komiksów i filmów z serii Marvel, który korzysta oczywiście z wielu mitologii, nie tylko z mitologii skandynawskiej, ale też z innych, w tym greckiej. Ale my się skupiamy oczywiście na mitologii skandynawskiej. I tych elementów, które Marvel przeniósł do swojego uniwersum jest bardzo dużo. I będzie na ten temat poświęconych kilka materiałów filmowych. Dzisiaj skupimy się na postaci Thora, który w owych filmach i komiksach niestety jest błędnie przedstawiony. I żeby było jasne, ja bardzo lubię filmy i komiksy marvelowskie, tyle tylko, że jeżeli chodzi o kwestie mitologiczne, nie są one dobrze w pełni kompletnie pokazane. A dziś zajmiemy się właśnie Thorem, który nie jest tylko bogiem gromu, lub jak to powiedział Odyn w filmie Thor Ragnarok. Are you Thor, the god of hammers? Zaczynamy. Thor jest najpotężniejszy ze wszystkich bogów, ale i olbrzymów. Ma to też związek z jego pochodzeniem, bowiem ojcem jego jest rzecz jasna Odyn, a matką olbrzymka i bogini przyrody, Jurdr, matka ziemia. Thor ma w sobie krew Jotunów również poprzez swego ojca, bowiem Odyn jest synem Bura i Bestli, olbrzymki, która wywodzi się od Ymira, pierwszego z olbrzymów. Głównymi atrybutami Gromowatnego są oczywiście młot Mjolnir, który wytwarza błyskawice, a jego uderzenie wywołuje gromy. Rzucony zawsze wraca do właściciela. To najpotężniejsza broń Asgardu w walce z olbrzymami. Wykuł ją karły Eitri Brok. Żelazne rękawice, kolejny atrybut Thora. Jörngrip, którymi rudowłosy bóg podnosi swój młot. Ponadto dysponuje pasem mocy, zwanym Megingjord, który zdwaja siłę Gromowadnego, gdy ten go zakłada. Thor podczas jednej wędrówki otrzymał magiczny kostur Gridavul od olbrzymki imieniem Grid, będącej matką przyrodniego brata Thora imieniem Vidar. Bóg Gromu przemieszcza się po nieboskłonie w Rydwanie zaprzężonym w dwa kozły, Tangnistyr i Tangiustr. Na podstawie wymienionych elementów wiemy, że Thor jest przede wszystkim utożsamiany z burzą. Jest bogiem gromu. Ponad wszystko. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, burza to nie jest jedyny atrybut, z jakim jest związany Thor rudowłosy. Thor jest odpowiedzialny za wiatr, deszcze i urodzaj, bowiem zsyłając deszcze i burze użyźniał gleby, z których później rolnicy zbierali plony. Według niektórych podań Thor dmuchał w miechy, które wywoływały wiatr, a według innych dmuchał we własną rudą brodę, przez co powstawał wiatr. Thor jest utożsamiany z pogodą i warunkami atmosferycznymi. Żeglarze z epoki Wikingów składali ofiary dla boga gromu, by dał im sprzyjające warunki, aby mogli bezpiecznie dopłynąć do celu. Thor, podobnie jak Odyn, jest gniewny i szybko wpada w złość, ale w przeciwieństwie do Wszechojca jest mniej tajemniczy i prostoduszny. Potrafi darować ludziom ich czyny. I tu wystarczy wspomnieć słynny przykład ze złamaniem kości piszczelowej u jednego z kozłów. No i nie używał magii, poza jednym przypadkiem. Bo polegał przede wszystkim na sile swych rąk. A gdy wędrował pieszo, miał na plecach worek podróżny. Udzielał też pomocy innym. I tu wystarczy wspomnieć Aurvandila, którego Thor ocalił z niewoli u lodowych olbrzymów, wynosząc w koszu na plecach. Posługiwał się też rzeczami wykonanymi ręcznie z żelaza. Dzięki tym wszystkim aspektom był ludziom znacznie bliższy. Stał się ulubionym bogiem zwykłych ludzi. Widzieli w nim swoje odbicie, bowiem Thor nie obawiał się pracy fizycznej i do niego najczęściej swe modły kierowali zwykli Skandynawowie.
Warto też wspomnieć o opiekuńczej roli Gromowładnego. Thor jako obrońca Midgardu, ale też opiekun kraju i jego mieszkańców, a także żeglarzy. Na przykład wystarczy wspomnieć Zaleszkiem Słubeckim, Torolfa Mostrarskiego, który w drodze na Islandię wziął ze świątyni Thora ziemię i jego wizerunek na słupie, stojącym w honorowym miejscu. Tenże słup, wyrzucony w morze, przebijając do brzegu, wskazał Torolfowi i jego załodze miejsce do założenia osady. Thor był najbardziej czczony właśnie na Islandii, na której nadawano nazwy i imiona nawiązujące do rudowłosego boga. Thor jest bogiem sfery sakrum. W całej Skandynawii do dnia dzisiejszego zachowały się kamienie runiczne, na których wśród inskrypcji mówiących kto i dla kogo postawił ów kamień, były również inwokacje do Thora, by ten uświęcił owe runy, a także żeby ochraniał swym młotem dane miejsce. Dlatego też wizerunek z młotem Thora uznawany jest za amulet ochronny. Takie też miał znaczenie w epoce Wikingów. W micie o tym, jak Thor, przebrany za fałszywą Freję, rusza do kraju olbrzymów, aby odzyskać młot, podczas ceremonii zaślubin jest opisany rytuał składania młota Thora na kolana panny młodej, co wiąże się z rytuałami mającymi poświęcić związek małżeński i dać młodej parze przychylność Boga Gromu w potomstwie. Zatem Thor również odpowiada za płodność. W innym miejscu czytamy, że Thor swym młotem uświęca stos pokrzybowy Baldura. Thor był też obrońcą nie tylko Midgardu, ale przede wszystkim Asgardu. Bronił świata ludzi i bogów przed olbrzymami. Wbrew temu, co się wydaje, a co znowu jest niestety zasługą, wątpliwą zasługą filmów z MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, Thor nie był głupim osiłkiem. Nie był może najmądrzejszy ze wszystkich bogów, ale głupkiem też nie był. Wystarczy wspomnieć moment, kiedy w Asgardzie pojawił się Alvis Wszechwiedzący. Karzeł, który bezczelnie zażądał córki Thora jako swojej żony. Thor podjął z nim pojedynek na słowa i wygrał, wykazując się nie tylko mądrością, ale i pewnym sprytem, bowiem przegadał z karłem całą noc, aż do świtu, ponieważ wiedział, że karły zamieniają się w kamień, gdy spadną na nie promienie słońca. Thor to również bóg wojny, a konkretnie prostych wojów, o czym świadczą zapiski chociażby mówiące o składaniu ofiar przez Wikingów podczas najazdu na Francję. Jak widzicie, obraz Thora przedstawiony w komiksach i filmach marvelowskich jest niekompletny i jest niedokładny. Bowiem Thor, tak jak wykazałem, to nie jest tylko bóg gromu. On oczywiście jest przede wszystkim związany z burzą i on odpowiada za burzę, deszcze, gromy, pioruny i tak dalej. Oczywiście, to jest jasne. Ale w środowisku Skandynawów epoki Wikingów pełnił znacznie więcej ról. Był odpowiedzialny za znacznie szersze spektrum, za różne sfery życia zwykłych, prostych Skandynawów. Dlatego zawsze warto pamiętać, że rudobrody Thor, dzierżca Mjolnira, obrońca Midgardu i Asgardu, to nie jest tylko bóg gromów. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.